wprowadzić. Odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszam na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klas 3B i 3C. Witamy wszystkich gości. Dziś Święto Polski, Dzień Niepodległości. Dziś wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co padli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I my, uczniowie, o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj tu się spotykamy. Tłumaczcie nam, ojcze i mamo, nam małym dzieciom ciekawym, jak było, gdy kraj się bronił przed obcym, który pozbawił nas wolności i sławy. Przypominajcie nam, komu zawdzięczamy wolność i polską mowę w przedszkolu i szkole. I to, że tylko z książek możemy poznać dziś niewolę. Zobaczcie nam tak, jak umiecie, skąd czerwień i biel sztandaru. Dlaczego musimy być dumni, że Polski wydał nasz naród? Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy i w hołdzie wolności hymn Polski śpiewamy. Sąsiadami Polski były trzy potężne państwa – Rosja, Austria i Prusy. To właśnie one umówiły się, że podzielą się naszym krajem. Podział taki nazywa się rozbiorem. Jednak nie stało się to tak od razu. Potrzebowali aż trzech rozbiorów. Po każdym z rozbiorów terytorium naszego państwa stawało się coraz mniejsze i mniejsze. Aż w końcu Polska zniknęła z mapy świata. Wszystko działo się na przestrzeni lat. Rozbiory. Pierwszy rozbiór Polski przebiegał w 1772 roku. Drugi rozbiór Polski w 1793 roku. Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku. Wielce sercem zaborcy robili wszystko, żeby po naszej ojczyźnie nie zostało nic. Zabroniono mówić, czytać, pisać, modlić się po polsku. Polska została w sercach i myślach Polaków. Legiony polskie we Włoszech. Polacy postanowili przeciwstawić się zaborcom. Generał Henryk Dąbrowski założył we Włoszech legiony polskie. 8000 legionistów z ogromną odwagą, sercem i poświęceniem walczyło o niepodległość swojej ukochanej ojczyzny. Mazurek Dąbrowskiego. Polscy żołnierze walczyli bardzo dzielnie, ale przewaga wrogów narodu polskiego była druzgocąca. Do walki zagrzewała ich pieśń, którą napisał Józef Wybicki pod tytułem Jeszcze Polska nie umarła, która została naszym hymnem narodowym i dziś nosi tytuł Mazurek Dąbrowskiego. Do hymnu państwowego. Jest Polska, niech zdjęła, kiedy my żyjemy, co Polska przewodzieła, szanowni ziemy, masz.
się wydarzyło. Trzy państwa się zebrały, nasz kraj podzieliły, w niezależnej Polsce rządy narzuciły. Austria, Prusy i Rosjanie Polskę z mapy wymazali, urzędy i szkoły ludźmi swymi obsadzali. Zaborem z całej tej udręki. Mowę nam zabrano, polskie obyczaje, ale Polak patriota tak łatwo się nie poddaje. Rodził się duch walki, pieśni wciąż śpiewano, o wolności kraju odkrycie rozprawiano. Wielkie trzy mocarstwa w końcu się skłóciły i walkę zawziętą ze sobą stoczyły. I pierwsza kadrowa się wtedy zrodziła, ojczyznę utraconą z honorem walczyła. A w tym lesie jest mogiła, w niej żołnierz nieznany. Może to czyjś ojciec, może brat kochany. Grób, zarosła trawa i łopian zielony. Tylko go pilnuje krzyżyk pochylony. Na małej deszczułce napis myły deszcze. Skinął za ojczyznę, słowa widać jeszcze. Za naszą wolność, za polską mowę oddał swoje życie. Zawsze przed żołnierską mogiłą pochylimy głowę i zaśpiewamy czasem o nich, o czym ich został w słowach pieśni. Oto żołnierze, utrudzeni walką, zapytajmy razem, o co walczyli. Żołnierze, opowiedzcie dzieciom, o co walczyliście. Ojczystej ziemi wiernie służyłem, o ziemię polską wolną się biłem. Walczyłem za nasze lasy, góry i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, zabawne kwiaty na naszej łące. Za Złoty Polak Bożym czującym, za rzekę Wisłą, za polskie morze i za topolem sosny i brzozy, za polską mowę pieśni, piosenki, za naszą ziemię piękną i żywną, ziemię mych ojców, moją ojczyznę. Yeah!
przegrana. W Rosji rewolucja, w Polsce wolność odzyskana. 19 listopada roku 1918 następuje koniec zaboru obcego. Znów na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nie odbierze niepodległości. Dumny biały orzeł ściany nam ozdabia. Dumne polskie dziecko światu opowiada. Oddawali życie, żeby Polska wróciła na mapy Europy i świata. Polska wolna 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia Polaków. Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada Święto Niepodległości. Symbole narodowe. Flaga, godło i hymn. Czy wiesz, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Dla nas ojczyzna jest w każdym mieście, dla nas ojczyzna jest w każdej wsi, bo tam są drzewa, co liście szeleszczą i dają owoce, w którym kiełki tkwi. Piękne są nasze drzewa, od gór wysokich do morza. Piękne są nasze dęby, to pola, sosny i brzoza. Wszystko dookoła, dom i przedszkole, fabryczne dymy, żelazna kolej. Świat przy oknie, plonko o bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy i las, co cieniem dzieci zaprasza. Wszystko to Polska, ojczyzna nasza. Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit. Piękna jest nasza mowa i pieśni, i piosenki. Piękna jest nasza Wisła, od gór dalekich do morza. Piękne są nasze dęby, to pola, sosna i brzoza. Piękny jest biały orzeł, piękna jest bieli czerwień. Piękna nasza ojczyzna, kochać będziemy cię wiernie. Pamiętajcie dzieci, kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny, gdy zrozumiesz, to wiedzcie, że to jest Polska. Gdy zobaczycie to pole, górujące ponad polem, to jest Polska. Gdy usłyszycie naszą mowę, hymn i pieśni narodowe, to jest Polska. Kiedy usłyszycie szum strumyka, co po kamieniach pomyka, to jest Polska. Choinka z tu, okładek biały, matczyne ręce, co go wam podały, to jest Polska. Gdy zobaczycie płowe wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy, to jest Polska. Kiedy ujrzycie mogiłę w lesie, a nad nią krzyż z brzozy wycięty, to jest Polska. Na mocy ustawy Sejm ustanowił ten dzień świętem narodowym. Polska wolna!
ojce oraz paniom, które przygotowały uroczystość. Baczność! Ale już proszę o ciszę. Moi kochani, muszę wam powiedzieć. Ale ja bym chciała, żeby wszyscy mnie słyszeli, tak? Muszę wam powiedzieć, że jestem dumna, że jestem wicedyrektorem takiej szkoły. Proszę państwa, tak pięknie, jak odśpiewaliście hymn naszej szkoły, pieśń waszej szkoły i jak pięknie odśpiewaliście hymn narodowy, to ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie odśpiewał. Brawa dla was! Jestem bardzo szczęśliwa i było to wielką przyjemnością być na apelu i słuchać, jak pięknie znacie obie te ważne dla nas pieśni. Proszę państwa, nie ma pana dyrektora i nam nie powie na temat tych wydarzeń historycznych, które miały miejsce, prawda? Ale my wszyscy wiemy, że kiedyś Polska nie była wolnym krajem, prawda? I tak jak my w szkole mówimy teraz w języku polskim, to kiedyś dzieci mogły mówić w języku polskim? Nie. Nie mogły, oczywiście, że tak. Dlatego musimy wiedzieć, że to, co się wydarzyło, że to, że odzyskaliśmy wolność jako kraj, jako Polska i możemy mówić po polsku, możemy chodzić do polskiej szkoły i możemy mieć takie piękne stroje, tak, z naszymi narodowymi barwami, to jest zasługa ludzi, którzy kiedyś o to walczyli. Proszę państwa, ja bardzo chciałam serdecznie podziękować w moim i waszym imieniu naszym artystom za to, że tak pięknie przygotowali nam informacje na temat tego święta. Dziękujemy paniom, które zorganizowały nam naszą młodzież, tak? Pani Kasi Karkoszce, pani Marzence Loże, pani Małgosi Siarce, tak? Pan Eksterowicz tutaj też, pani Joasi? Nie. Panu Markowi Eksterowiczowi, tak? Proszę państwa, brawa i pani mówiła, brawa dla naszych. Dziękujemy panu Piesiadzie za to, że to wszystko dokumentuje. Proszę państwa.